Pan z wami. Z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Oto słowo Pańskie. Kochani kapłani, bracia i siostry zakonne, telewizowie i wy zgromadzeni w kaplicy świętego ojca Maksymiliana, spróbujmy dziś pochylić się nad pierwszym listem świętego Jana Ewangelisty. Święty Jan Ewangelista zachęca nas do tego, abyśmy badali duchy, czy od Boga pochodzą, czy od złego. Ojciec Candido, doświadczony włoski egzorcysta, opowiada o pewnej 10-letniej dziewczynce. Spytał ją, jak wygląda w piekle po śmierci związek dwóch śmiertelnych wrogów za życie. Dziewczynka, śmiejąc się histerycznie, odpowiada: idioto, tam nie ma żadnych relacji. Każdy przebywa sam. Na tym właśnie polega piekło. Pewna rodzina leczyła psychiatrycznie dorosłego już mężczyznę ze względu na gwałtowne napady agresji. Początkowo rodzice tego mężczyzny nie chcieli zgodzić się na egzorcyzmy, więc watykański egzorcysta ksiądz Gabriel Amot zaproponował przeprowadzenie pewnego eksperymentu. Poświęcił ubranie syna. Po powrocie z pracy i po włożeniu tego ubrania chłopak wpadł w niesamowity szał. Zrywał siebie i deptał ubranie. Bluźnił przytem i niesamowicie przeklinał. Podobne teksty ksiądz Amot przeprowadził za pomocą wody święconej, z której zrobiono herbatę. Opętany już po pierwszym łyku ją wymiotował. Ojciec Pio, gdy miał do czynienia z podobnymi przypadkami, nakazywał, by opętany powiedział: niech żyje Jezus i Matka Najświętsza. To niestety nie przechodziło opętanym przez gardło. Doświadczeni egzorcyści przekonują o konieczności poświęcenia
co jakiś czas mieszkania, innych przedmiotów codziennego użytku. Dlatego warto skorzystać z obecności kapłana podczas kolędy, żeby poświęcił nie tylko ten stolik, na którym stoi krzyż, czy leży Pismo Święte, ale naprawdę całe mieszkanie, cały dom. Bardzo skuteczny w codziennej walce z szatanem jest właśnie modlitwa, którą dzięki Bogu teraz w wielu kościołach odmawiamy podczas każdej mszy świętej. Tymczasem we współczesnym świecie, także w Polsce, próbuje się uczynić szatana psotnego diabełka, którego nowoczesny obywatel Unii nie powinien się obawiać, jeśli nie chce okazać się człowiekiem zza ścianka. Istnieją nawet muzea diabła, w których te bardziej czy mniej sympatyczne, ale zawsze zabawne istoty można oglądać w postaci rzeźb, malunków, figurek, zabawek, wyklejanek i czego tam jeszcze. Do muzeum prowadzi się młodzież szkolną. Oswajanie z diabłem dokonuje się w ramach działań dydaktyczno-wychowawczych. Ale moi drodzy, wiele jest dziedzin w naszym życiu, które opętał już szatan. Wśród nas żyją ludzie opętani pieniądzem, seksem, opętani sportem. Niektórzy nawet mają po 4-5 rowerów i codziennie innym rowerem jeżdżą do pracy albo po parku. Są ludzie opętani sławą, opętani nienawiścią, gniewem, opętani złością. Dość typowy obrazek. Wchodzimy do domu, na ścianie krzyż. To często widzimy podczas kolędy. W porządku. Ale na kominku tuściutki Budda. Bo to przecież tak pasuje. Obok Buddy wesoło baraszkuje słonik, na szczęście obowiązkowo z podniesioną trąbą. Teraz się już nie wiesza podkowy, jak to dawniej jeszcze widzimy w starych drewnianych domach. Słonik wystarczy. Rzućmy okiem na półkę. Jest Biblia dość wysoko, a niżej sennik, tak żeby był pod ręką. Oczywiście nikt nie wierzy, ale wszyscy czytają. Tak samo horoskop, standardowa sytuacja w szkole. Kto czyta horoskopy? Pół klasy. Ale my w to nie wierzymy. To tak dla zabawy. No tak, dla zabawy. A kto czyta Pismo Święte? Jedna, dwie osoby. Moi kochani, kiedy Polska była pod zaborami, Pan Jezus skierował do naszej rodaczki Wandy Malczewskiej swoje orędzie. Każdy grzech jako bunt stworzenia przeciwko Stwórcy jest ciężką zniewagą Jego majestatu. Ale najcięższą zniewagą są grzechy popełnione przeciwko 6 i 9 przykazaniu Bożemu. To jest grzechy rozpusty cielesnej. Za grzechy rozpusty cały świat został ukarany potopem. A Sodoma i Gomora ogniem siarczystym. Jeśli ludzie tych zbrodni nie porzucą, będą karani krwawymi wojnami, zaraźliwymi, śmiertelnymi chorobami i różnymi innymi klęskami, wylewem wód, posuchą, głodem, aby roztyłych rozpustników brakiem chleba sprowadzić na drogę moralności.
Jeżeli to nie powstrzyma ludzi od rozpusty, powymierają całe rodziny, zmarnieją całe państwa. Moi drodzy, możemy sobie uświadomić, do jakiego stopnia to się w naszych czasach i na naszych oczach spełnia. Czy to przypadek, że niszczycielski żywioł uczynił Nowy Orlean wielkim rumowiskiem pełnym trupów i wydanym na pastwę bandytów oraz rzezi mieszków? Czy zbiegiem okoliczności jest fakt, że ta oaza bezbożności, rozpusty, przestępczości, bezwstydu i zboczeń stała się areną najważniejszej i najpotężniejszej katastrofy przyrodniczej w dziejach Stanów Zjednoczonych? Jeśli to przypadek, to uderza fakt, że w XXI wieku będziemy świadkami wielu takich przypadków. Ostatnio, właściwie w ostatnich dniach 2020 roku, sławny profesor, ksiądz Staniek, wydał komentarz do Apokalipsy. I tam właśnie stwierdza: czas intensywnego działania szatana nie jest nam znany. Wiadomo, że będzie to wyjątkowo mocne uderzenie, bo szatan będzie świadom krótkości czasu, jaki mu zostanie udany. Intensywność działania szatana w skali świata będzie znakiem jego czasu. Zamieni cały świat w obóz koncentracyjny, zbudowany ze strachu. Strach bowiem odbiera człowiekowi wolność. W tym obozie będzie się bał jeden drugiego. Całe prawo zostanie nastawione na kary za jego nieprzestrzeganie. Taka jest wizja ostatniego etapu istnienia świata. Nastanie pandemia wirusów strachu bez szans ich wyleczenia. W oparciu o Apokalipsę trzeba dodać, że Chrystusowy Kościół jest zawsze prześladowany. Wiadomo, jest to jedno ze znamion prawdziwości Kościoła. Ale jeśli ktoś w nim śni o pokoju, to na haczyk tego ziemskiego pokoju zostanie przez szatana złowiony. Wielu chrześcijan śpi jednak we śnie świętego pokoju, który od Boga nie pochodzi. Dlatego na koniec warto powiedzieć, bracie i siostro, nie ufaj zdrowiu. Bądź pogotowy, bo Pan przyjdzie, jak obiecał. Amen. Powstańmy teraz i zanieśmy nasze prośby, błagania w intencjach nas tu zgromadzonych, a także za cały Kościół powszechny. Módlmy się za Kościół Święty, aby na całym świecie głosił zbawienie w Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za powołanych do służby Bogu w kapłaństwie i życiu zakonnym, aby odkryli prawdziwe szczęście wielkodusznej ofierze z własnego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.